Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Gość Poranka. Dziś do studia zaprosiłem Pawła Staszczaka, wiceprezesa Klubu Sportowego Zamek Ciechanów. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Bartłomieja Zdrojewskiego, również wiceprezesa tego klubu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest to pierwszy klub, który zajmuje się siatkówką w Ciechanowie. Chciałbym zapytać na początku, kiedy powstał i skąd wziął się pomysł na stworzenie tego klubu? Klub powstał w grudniu 2014 roku. Zaczęliśmy działalność od stycznia. Pomysł zrodził się jakiś czas temu już na ten klub, ponieważ mieliśmy zapaleńców, którzy chcieli zrobić coś ciekawego. Stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem byłoby właśnie ruszenie z taką inicjatywą? Z taką inicjatywą właśnie jak klub. Postanowiliśmy zebrać po prostu więcej ludzi oprócz tych, którzy byli nam znani, i udało się właśnie zrobić taki ciekawy projekt. I już w najbliższą sobotę pierwsze zawody, które są planowane, i chciałbym tutaj zapytać o te zawody, jak one będą wyglądały, ile klubów zmierzy się ze sobą na tych zawodach. Tak, zgadza się. 28 marca, to jest sobota, o godzinie 9 rozpoczniemy pierwszy ciechanowski turniej piłki siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Rozpoczynamy o godzinie 9, jak już wspomniałem. I tak, wystąpi w nim 16 drużyn, nie tylko z województwa mazowieckiego, ale także z warmińsko-mazurskiego. Trzy ekipy przyjadą aż z Olsztyna. Dwie ekipy z Płocka, z Ciechanowa wystawiane są trzy drużyny. Ponadto będzie także ekipa z Młocka, Glinojecka, Makowa Mazowieckiego, Przasnysza, Wiskitek, Staroźreb, z Mławy przyjeżdża jedna drużyna, z Lelic, i na tym się zamyka nasza lista. Wszystkie ekipy oraz całą mapę wszystkich drużyn można zobaczyć na naszym klubowym fanpage'u KS Zamek Ciechanów. Tam wszystkie szczegółowe informacje znajdują się. I chciałbym zapytać, gdzie odbędą się zawody? Zawody odbędą się na hali Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. I tutaj też rozumiem, że klub sportowy Zamek Ciechanów trenuje przed tymi zawodami. Jak wyglądają treningi? Treningi odbywają się w tym momencie dwa razy w tygodniu. Właśnie zwiększyliśmy troszkę tą intensywność ze względu na zbliżający się turniej. Treningi są podzielone na sekcje, tak żeby można było przeprowadzić intensywniejsze treningi dla każdego z zawodników. Ponieważ wystawiamy dwie drużyny, dlatego też chcemy, żeby każda drużyna osiągnęła jak najlepszy wynik. I właśnie dlatego oni muszą po prostu potrenować, tak? Wiadomo, zgrać się ze sobą. Rozumiem, że robiliście rozeznanie poziomu wszystkich drużyn, które przyjadą na te zawody. Czy to są takie doświadczone bardzo drużyny? Przeglądaliśmy wszystkie informacje, też rozmawialiśmy z ludźmi na temat tych drużyn i wiemy, że będzie to turniej jeden z najsilniejszych w naszej okolicy. Szczególnie zespoły z Olsztyna będą prezentowały bardzo wysoki poziom oraz na pewno Staroźrebie i Wiskitki. Są to zespoły, które gwarantują najwyższą jakość. Oczywiście publiczność będzie mogła się zjawić na zawodach i dopingować swoje drużyny. Tak, tak, oczywiście. Hala jest otwarta od 9 i wtedy też zapraszamy wszystkich chętnych na oglądanie i kibicowanie. Mam nadzieję, że nie będą zawiedzeni poziomem, jaki będą reprezentowali wszystkie drużyny, a przede wszystkim nasze, KS Zamek Ciechanów. No co, chcemy tylko zaprosić wszystkich do kibicowania. Na pewno będzie ciekawe widowisko. No to jeszcze trochę o samych drużynach porozmawiajmy. To są dwa męskie zespoły. Tak. Czy w ogóle planowane jest uruchomienie na przykład sekcji damskiej, żeńskiej? Sekcja żeńska cały czas trenuje także. Kobiety mają swoje treningi. Spotykają się także we wtorki. I nad turniejem kobiecym także myśleliśmy. Mamy nadzieję, że niedługo jakieś informacje podamy do wiadomości. Czyli jest planowany taki właśnie turniej. No to jeszcze o działaniu klubu może porozmawiamy troszeczkę, mamy jeszcze chwilę. Chciałbym zapytać, jak to wygląda, czy jest trener klubowy, czy sekcja, tak podzielone są, jak to wygląda, tak mniej więcej od kuchni trochę.
Tak, no, jesteśmy podzieleni, mamy trzy sekcje. Jedną właśnie są kobiety, jest sekcja żeńska, dwie sekcje męskie, kadra, tak zwana kadra B i kadra A, która właśnie będzie brała udział w turnieju. Jednym z trenerów jest właśnie obecny tutaj Bartłomiej Zdrojewski, drugim trenerem jest Mariusz Jasiński. Trenerem kadry żeńskiej jest Patryk Gęsicki, nieobecny z nami. Generalnie jest to jakby na tyle fajnie podzielone, że każdy ma swoją grupę i prowadzi swoich zawodników tak, żeby było jakby no najlepiej. Tak? Rozumiem. Czy jest jeszcze nabór do drużyn? Czy można się zgłaszać ciągle? Tak, jak najbardziej. Cały czas przychodzą nowe osoby, także w tym tygodniu mieliśmy dwie nowe osoby, które zostały już włączone do naszej drużyny. Także tutaj nie mamy granic, jeśli chodzi o czas przyjmowania nowych zawodników. Jeśli ktoś jest chętny, zapraszamy serdecznie na trening. I trzeba sprawdzić się i jest szansa do tego, żeby się zakwalifikować do sekcji którejś drużynowej. Chciałbym zapytać tutaj, czy w innych turniejach drużyny będą brać udział z Ciechanowa? Czy jakieś turnieje w Polsce was interesują? Może na tą chwilę nie będziemy aż tak wybiegali w przyszłość, ale byliśmy już na jednym turnieju. Nie wypadło to źle. Będziemy również brali udział w turniejach jakby zaprzyjaźnionych zespołów z okolicznych miast, ale jeśli chodzi o jakby szerszą perspektywę i gdzieś tam wyjazdy do Polski, no to jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje. Rozumiem, czyli życzymy tutaj jak najlepszego rozwoju i mamy nadzieję na sukces w najbliższym turnieju. Już w sobotę, przypomnijmy, na hali Mosiru odbędzie się taki turniej, siatkówka w Ciechanowie pojawia się, miejmy nadzieję, że będzie się rozwijała. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Moimi gośćmi był Paweł Staszczak i Bartłomiej Zdrojewski, wiceprezesi Klubu Sportowego Zamek Ciechanów. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. I dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Gość poranka.